Dzień dobry, witam Państwa na pierwszym z serii wykładów, które przygotowaliśmy dla Państwa w Muzeum Architektury. Seria obejmuje na początek 5 wykładów. Dzisiaj zaczniemy od opowiedzenia o tym, jak architektura odgrywa rolę aktora w filmach science fiction. W filmach tych przedstawia się zwykle, to jest oczywiste, przyszłość, ale jeśli się dobrze przyjrzymy tej przyszłości, to okaże się, że tak naprawdę pokazuje nam się pewną przesadzoną, skarykaturowaną teraźniejszość. Wszystko, co myślimy o przyszłości, zaczyna się od teraźniejszości. Te wyobrażenia przyszłości można zasadniczo podzielić na utopijne i dystopijne. Rozumienie tych terminów jest bardzo różne. Przyjmijmy, że uważamy, że utopijne są bardziej optymistyczne, a dystopijne bardziej pesymistyczne. Gdyby przyjrzeć się tym wszystkim filmom w ciągu ostatnich jakichś kilkudziesięciu lat, 50, może 70 już, może się okazać, że jest w nich pewna tendencja. Ta tendencja polega na tym, że w pierwszej połowie XX wieku, w latach 50., 60., kiedy zaczęły powstawać pierwsze słynne filmy science fiction, w tych filmach dominował optymizm. Optymizm i wiara w postęp. Ten optymizm zaczął wygasać gdzieś już w latach 70. i mniej więcej od tego czasu w filmach, które będziemy dzisiaj omawiać, zaczął narastać pesymizm i przekonanie, że przyszłość będzie ponura. Filmy utopijne zostały zastąpione przez filmy dystopijne, optymizm został zastąpiony przez pesymizm. Jeśli by się przyjrzeć każdemu z tych rodzajów filmów, filmom utopijnym i filmom dystopijnym, to zobaczymy, że każdy z nich miał określoną Każda z tych grup miała określoną tematykę. Filmy optymistyczne, utopijne pokazywały, że przyszłość będzie oparta o współpracę między państwami, między narodami, między systemami, że wspólnie ludzkość będzie penetrować kosmos, budować stacje kosmiczne, zasiedlać być może odległe planety, a przynajmniej budować podwodne miasta. Od lat 70., kiedy zaczęły dominować nastroje bardziej pesymistyczne, zaczęto się przyglądać rzeczywistości i dostrzegać, że istnieje groźba przestępczości, groźba terroryzmu, że wzrasta jakby inwigilacja obywateli, że coraz większe znaczenie mają korporacje, że gdzieś po kryjomu prowadzi się badania nad bronią biologiczną, że rozwija się sztuczna inteligencja, że rozwijają się roboty humanoidalne, że grozi nam zastąpienie demokracji reżimami autorytarnymi, że grozi nam popadnięcie w konsumpcjonizm. Jak Państwo widzą, lęków przed przyszłością jest dużo, dużo więcej niż optymizmu. Pokazywanie przyszłości jako pewnej wypaczonej teraźniejszości, jako karykatury teraźniejszości, dobrze reprezentuje wizerunek siedziby magnata przemysłowego Jocha Fredersena, który jest wyolbrzymioną wersją wieży wodnej zbudowanej według projektu Hansa Pelciga. Jak Państwo widzą, wystarczy wyolbrzymić rzeczywistość, ją jakby właśnie ująć przesadnie, żeby uzyskać pewien efekt, można powiedzieć, właśnie filmowy. Rzeczywistość w filmach zatem opiera się o pewną przesadę, a architektura w tych filmach odgrywa dzięki tej przesadzie, dzięki temu kostiumowi rolę dodatkowego aktora. Na filmie można wiele zrobić. Można zbudować makietę, która będzie wyglądała jak rzeczywistość i wydobyć w ten sposób też pewne tendencje rozwojowe dotyczące zarówno architektury, jak i zjawisk cywilizacyjnych czy społecznych. Co zatem przedstawiały optymistyczne wizje przyszłości? Najczęściej przedstawiały to, że zjednoczona politycznie ludzkość będzie podbijać kosmos i wchodzić w związki z innymi cywilizacjami. W filmach treści tego rodzaju pojawiły się między innymi w serialu
Star Trek. Tam wieloetniczna załoga, w skład której wchodzili i Amerykanin, i Rosjanin, i Szkot, i Afrykanka, i Japończyk, a nawet pochodzący z planety Wulkan, komandor Spock, przemierzała odległe przestrzenie na statku kosmicznym USS Enterprise. No i oczywiście wszędzie wprowadzała dobro i pokój. Ale kolejne wersje tego serialu, pochodzące z lat 80. i 90. XX wieku, i późniejsze wersje, bo tworzono je aż do początku XXI wieku, zmieniły optymizm tej oryginalnej serii w klimat zmagań z mrocznym złem, które się nieustannie gdzieś w tym kosmosie przejawia. Wniosek jest taki, kosmos jest przeniknięty złem i bardzo trudno zwycięża w tym wszystkim dobro. Interesują nas w tym przypadku, już widzimy, statki kosmiczne, ponieważ one jakby zastąpiły domy, zastąpiły mieszkania, zastąpiły normalną architekturę mieszkalną. Były traktowane przez projektantów, przez architektów jako habitaty, jako dzieła architektury. Zalążki tego, że dobro i pokój wymagają pewnej siły, można już dostrzec w tym, że statek kosmiczny, który miał nieść w kosmos jakąś wielką moralność, wysoką moralność, został wykreowany przez byłego amerykańskiego pilota bombowców z czasów II wojny światowej. W związku z tym statek Enterprise, ten utopijny habitat niosący w kosmos przesłanie miłości, dobra, pokoju, jest w gruncie rzeczy połączeniem samolotu bombowego z okrętem wojennym, krążownikiem czy lotniskowcem. Enterprise jest pomniejszeniem ludzkości zamieszkałej w dziele techniki, która to technika, co będziemy widzieć coraz wyraźniej, w niedostrzegalny, ale zdecydowany sposób zdobywa kompletną dominację nad swoimi twórcami. Matt Jeffries jako projektant statków dobra, miłości i pokoju nie przestał być zakładnikiem przekonania, że dobro można zwyciężać tylko przez siłę i przez odpowiednie urządzenia techniczne. Ale jak się przyjrzymy wnętrzom tych statków kosmicznych z serii Star Trek, to widzimy, że w roku 2368 projekty mebli, projekty wyposażenia w gruncie rzeczy najbardziej przypominały to, jakie wyposażenie różnych biur, mieszkań było w latach 60., 70. Są to projekty słynnych skandynawskich projektantów i architektów Arne Jacobsena, Eero Saarinena. Wzorców dostarczyły także sterownie wielkich fabryk i elektrowni, zupełnie tak, jakby świat techniki był nawet w projektowaniu czymś najważniejszym dla architekta. O tym, że technika może być narzędziem zagłady, informował nas już film Stanleya Kubricka z 1968 roku, Odyseja kosmiczna. Jest to film, który pokazuje historię lotu statku kosmicznego Discovery One, którego załoga zostaje wymordowana przez pokładowy komputer. W trakcie tej kosmicznej podróży główny komputer morduje kosmonautów, ale jednocześnie demonstruje, że technika to nie tylko pozytywne narzędzie w egzystencji człowieka, ale raczej narzędzie czy potencjalna przyczyna jego zagłady w przyszłości. Techniczne zaawansowanie tych obiektów, które tutaj widzimy, przekracza pewną granicę bezpieczeństwa i staje się zagrożeniem dla człowieczeństwa. Staje się zagrożeniem dla pojedynczych ludzi, a może dla całej ludzkości. Ten lęk oczywiście miał też dodatkowe podstawy w groźbie globalnego konfliktu nuklearnego. Jeśli się przyjrzymy statkowi kosmicznemu Discovery, to zwrócimy uwagę na to, że miał on taką dość modularną budowę, zgodną z zasadami budowy rakiet kosmicznych. Modularność była jednak nie tylko wynikiem konieczności inżynieryjnych, ale stała się z czasem także wzorcem estetycznym podejmowanym przez architektów w architekturze mieszkaniowej. Modularny charakter przyjął między innymi taki budynek mieszkalno-biurowy w Tokio, który składał się ze 140 modułów zbudowanych przez Kisho Kurakawę. Jak Państwo widzą, wnętrza tych modułów mieszkalnych przyjmowały rozwiązania typowe dla okrętów morskich, ale kontynuowane także w projektach statków kosmicznych.
Podobną modularną strukturę zastosował także Moshe Safdie w zespole budynków mieszkalnych w Montrealu. Widzimy zatem przejmowanie pewnej estetyki kosmicznej, w cudzysłowie, przez architekturę ziemską, ale też przecież odwrotnie było równie często. Widzimy też, możemy też dostrzec, jak powoli ten optymizm zamierał. Pierwsza część serii Gwiezdnych Wojen jeszcze balansowała między optymizmem a narastającym pesymizmem. Ale jeśli się przyjrzymy niektórym szczegółom tego filmu, to zobaczymy, że najbardziej imponujące wrażenie czyni tam kolosalny pojazd Lorda Vadera, Devastator. Ten pojazd miał 1600 metrów długości, 450 metrów wysokości. Konieczne jest też dostrzeganie, że był to w gruncie rzeczy pojazd architektoniczny, że ma wartości architektoniczne, bo on był domem, a zatem architekturą mieszkalną dla 35-tysięcznej załogi i dla 10 tysięcy żołnierzy. Projektantem tego był John Dykstra, którego można oczywiście przede wszystkim nazwać scenografem, ale czy nie był również architektem? Czy to wszystko, co my tutaj widzimy, nie jest też dziełem architektury? Devastator w swojej warstwie architektonicznej i wizualnej dziedziczył oczywiście wiele z okrętów wojennych, nie z architektury cywilnej. Brał wzorce z dawnych lotniskowców, jak Saratoga, z pancerników, jak Yamato, z krążowników, jak radziecki Grozny, z niszczycieli. Z każdego z tych statków coś sobie Devastator zabrał. Architektura przemysłowa, sami Państwo rozumieją, nie jest tym samym, co architektura mieszkalna, ale to dalej architektura. Architektura okrętów i lotniskowców to także architektura. Architektura modeli wykorzystywanych jako realne obiekty w filmie to także architektura. Więc mamy tutaj architekturę, której się być może tak szybko nie spodziewamy. Ciekawe jest, że te wszystkie obiekty niearchitektoniczne, okręty zwłaszcza, wytwarzały taką estetykę, która była interesująca dla architektów obiektów lądowych i cywilnych. Widzimy na przykład warstwowość, która przypomina podziały statków oceanicznych na pokłady i była przejmowana przez architekturę. W związku z tym niektóre dzieła, zwłaszcza tego nurtu brutalizmu, zbliżały się do estetyki okrętów wojennych, chociaż akurat to, co widzimy, to liceum dla młodych dziewcząt. Więc widać, że wzorce architektury brane są z różnych źródeł. I architektura cywilna, i architektura kosmiczna, architektura morska bardzo często wymieniały się pewnymi cechami. Spójrzmy też na stacje kosmiczne jako habitaty i dzieła architektury. Pierwszą taką imponującą stacją kosmiczną był obiekt pokazany w filmie Stanleya Kubricka. Tutaj jednocześnie można dostrzec schyłek właśnie pozytywnych utopii, ponieważ orbitująca w przestrzeni stacja kosmiczna, owszem, prezentuje się jako obiekt cywilny, z całym przekonaniem możemy widzieć w niej obiekt cywilny, ale pomysłodawcą tej stacji kosmicznej był jednak zbrodniczy wojskowy, jakim był Werner von Braun, twórca rakiet bombowych, ale też oficer SS. Filmowy wizerunek tej stacji kosmicznej, którą widzimy w filmie Kubricka, właśnie jest wzorowany na propozycji von Brauna z roku 1952. Von Braun zaproponował genialne rozwiązanie. Rozwiązanie, które powoduje, że kręcąca się wokół własnej osi stacja wytwarza substytut ciążenia ziemskiego. Widzą Państwo tutaj na tym rysunku i też modelu w lewym dolnym rogu wyróżniono tam, jak stacja ta zaludniona, jak widać, przez wiele osób, może funkcjonować sprawnie i efektywnie dla całkiem sporej liczby użytkowników. No, warto jednak pamiętać, że loty kosmiczne, projekty zasiedlenia kosmosu zostały stworzone w pewnej części przez SS-mana, którego przeszłość została zatarta przez amerykańskich urzędników. I warto też pamiętać, że pochodził on, czy jego rodzina pochodziła z Dolnego Śląska. Ciekawe jest, że w tej stacji pomyślano też o hangarze do dokowania statków kosmicznych. Jak Państwo widzą, statek nadlatuje i oś, wokół której
funkcjonuje ta stacja kosmiczna, jest jednocześnie hangarem dla dokowania statków kosmicznych. W tym projekcie bardzo wyraźnie, wręcz przekopiowano założenia von Brauna, ale sam wizerunek tej stacji no, jest dziełem nie tylko projektanta i scenografa filmowego, ale też wykwalifikowanego reżysera. Reżysera, przepraszam, wykwalifikowanego scenografa. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że te pomysły, które czyniono niby teoretycznie, w wielu przypadkach do dzisiaj nie zostały zrealizowane. Rzeczywiste stacje nigdy nie osiągnęły stopnia zaawansowania rangi pomysłów von Brauna i dopiero w latach 80. XX wieku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna została wyposażona w porty do dokowania rakiet. Rozwinięte formy stacji kosmicznych pojawiły się natomiast w dziełach kinematografii. W 1979 roku pojawił się film Moonraker z serii filmów o Jamesie Bondzie, który prezentował olbrzymią stację kosmiczną zdolną do przyjmowania nawet kilku promów kosmicznych. Jest to opowieść o tym, jak szalony wizjoner zbudował właśnie potajemnie stację kosmiczną, której zamierzał rozmnożyć członków nowej, doskonałej rasy ludzkiej. Pewnie by mu się udało, oczywiście, gdyby nie James Bond, bo tą wizję rozmnożenia nowej rasy ludzkiej James Bond jednak unicestwił i doprowadził też w tym przypadku do zniszczenia tej bazy. W tym filmie ciekawe są nawet fragmenty, nawet szczegóły. Widzimy na przykład różnicę w strojach kosmicznych mężczyzn i kobiet. Pozycja obu płci tutaj jest bardzo, bardzo różna i bardzo wolno w filmach z Jamesem Bondem ta pozycja się zmieniała. Wnętrza zaprojektowane były przez Kena Adama i przedstawiały coś w rodzaju pieczary azteckiej, która miała podkreślać wyizolowanie, jakby eskapizm tego szalonego bohatera. Orbitalna stacja przedstawiona w filmie miała możliwość dokowania co najmniej kilku wahadłowców. Mamy tu do czynienia z imponującą pomysłowością, która przekracza zdolności posiadane przez najbardziej wykwalifikowanych i pomysłowych architektów. Te struktury tam pokazane są bardzo ekspresyjne, ale, i to jest ciekawe, ta ekspresyjność tych struktur przypomina też niektóre dzieła ziemskie, jak między innymi budynki architektoniczne, budynki Normana Fostera czy Terry Farrella. Inną ciekawą historią architektoniczną jest Gwiazda Śmierci, stacja bojowa z czwartego epizodu Gwiezdnych Wojen. Jest to broń, która została rozwinięta do rozmiaru planety. Planety, która jednocześnie jest stacją kosmiczną. Stacja kosmiczna jest jednocześnie budowlą, jest jednocześnie pewną architekturą. Ta akurat stacja miała 120 km średnicy i mieszkało w niej 1 700 000 żołnierzy i 400 000 robotów i ćwierć miliona, czyli 250 000 cywilów. Można uznać, że jest to fascynujące połączenie różnych rzeczy, habitatu, broni i planety. Militarny charakter tego dzieła jest też przejawem zachwiania wiary w pokojowy rozwój cywilizacji, w pokojowy charakter penetrowania kosmosu. Ta seria filmów, jak Państwo może ją znają, stawała się z latami coraz bardziej ponura i pesymistyczna. Zaczęło się od zabawnej komedii, jaką był epizod czwarty. Każda następna część tej serii jest coraz bardziej ponura. Colin Cantwell, który był projektantem tych obiektów, był jedną z pierwszych osób, które zaangażował George Lucas do tworzenia scenografii. Zaprojektował bardzo dużą liczbę statków kosmicznych, ale ponieważ niektóre z nich były też obiektami mieszkalnymi, no, wypada docenić Colina Cantwella też jako architekta. Wyraźnie trzeba sobie w tym momencie powiedzieć, że architekci nic nie budują. Oni głównie rysują. Natomiast Colin Cantwell wykonywał modele. Jako dzieło architektury powinna być też rozpatrzona stacja kontroli droidów z tej serii. Ta stacja, która
Potem została bardzo dokładnie zwizualizowana przez wielbicieli tej serii. Pokazuje, że jest to bardzo złożona struktura, która wręcz przerasta najbardziej rozwinięte dzieła architektoniczne. Jest właściwie super architekturą. Na tym przezroczu widzą Państwo, jak skomplikowana jest ta stacja. W trakcie rozwoju tej serii, w trakcie powstawania kolejnych odcinków, wielbiciele pokazywali coraz dokładniej techniczne szczegóły tego obiektu. One pokazują, uwidaczniają, że stacja nie była wyłącznie obiektem inżynieryjnym, ale była też właśnie obiektem architektury. Innym ciekawym motywem w filmach jest pokazywanie podwodnych miast. Podwodne miasta w tym czasie projektowano zarówno przez rzeczywistych architektów, jak były one projektowane przez architektów, scenografów filmowych. Brało się to z tego, że w opinii futurologów przeludnienie Ziemi miało wymuszać nie tylko kolonizację kosmosu, ale zmuszać też do zaludniania mórz i oceanów. Ta przepowiednia, jedna i druga zresztą, nie urzeczywistniły się, ale urzeczywistniły się w filmach. W kinematografii pierwszy taki bardzo wyrazisty podwodny habitat, podwodną architekturę pokazano w filmie Szpieg, który mnie kochał, z roku 1977. W tym filmie z Bondem, typowy dla serii Szaleniec miliarder, planuje zagładę ludzkości. Po raz kolejny szaleniec to samo planuje i osiedlenie wybranych osobników w podwodnym mieście, które nazwał Atlantyda, w podwodnym habitacie, bo nie wiem, czy można to nazwać miasto. Wizja podwodnej Atlantydy ignorowała możliwości techniczne ówczesne, które sprowadzały się do egzystencji zaledwie kilku osób w takim podwodnym habitacie, wyjąwszy oczywiście podwodne okręty wojenne, wojskowe, ale jest to osobny, ciekawy temat. Podwodne miasta, podwodne habitaty to jest ciekawy bardzo temat i mam nadzieję, że spotkamy się na omówieniu tego tematu podczas kolejnego wykładu. Tutaj nie mamy na to zbyt dużo czasu. Jedyne, co można w tym momencie powiedzieć, to to, że to, z czym zmagali się architekci, nie było przeszkodą dla scenografów. Również dla szalonego milionera nie istniały przeszkody w zaludnieniu akwenów. Pomysłodawcą tego habitatu, tej suboceanicznej bazy pokazanej w filmie Szpieg, który mnie kochał, był Ken Adam. No i znowu możemy się zapytać, czy był to tylko autor scenografii dla dużej ilości filmów z Jamesem Bondem, czy może powinniśmy go potraktować też jako architekta, ponieważ był z zawodu architektem. Rysunkowe projekty Kena Adama uchodzą obecnie za wielkie dzieła sztuki i architektury i pokazywane są na wielu wystawach muzealnych. Rysunki te były przetwarzane w modele, które też są pokazywane obecnie w muzeach. Znowu wielbiciele filmów z Bondem rozwinęli projekty Kena Adama i uzupełnili je o liczne szczegóły techniczne. Jak Państwo widzą, tutaj już widzimy, jak ta baza mogła funkcjonować pod względem inżynieryjno-technicznym. Na rysunkach Kena Adama tego nie było. Jednak to Ken Adam stworzył te wszystkie dzieła, zyskał wielkie uznanie jako właśnie w gruncie rzeczy architekt, co zostało w końcu też jakby podkreślone poprzez to, że w 2003 roku otrzymał z rąk królowej Elżbiety tytuł szlachecki. Ken Adam pochodził z żydowskiej rodziny z Berlina, po emigracji do Wielkiej Brytanii został lotnikiem, potem ukończył studia z zakresu architektury, ale dla nas jest ważne, że zasłynął jako projektant obiektów co najmniej kilkudziesięciu w różnych filmach science fiction. Ken Adam tworzył oczywiście głównie rysunki. Tych rysunków jest około 3, może trochę więcej, 3000. Zostały one przekazane do zbiorów Deutsche Kinemathek w Berlinie. To jest Muzeum Filmu i Telewizji. I od tego czasu
były bardzo często i prezentowane na różnych wystawach i bardzo często również chętnie oglądane. To są fascynujące dzieła architektury. Skoro oglądamy Piraneziego, którego zresztą posiadamy w Muzeum Architektury, to warto też czasami obejrzeć rysunki Kena Adama, które są niesłychanie śmiałe. Fantazyjne, bardziej fantazyjne podwodne miasto pokazano w Gwiezdnych Wojnach. To jest miasto zamieszkałe przez Gunganów czy Gungan, w tym Jar Jar Binksa, w moim przekonaniu najbardziej sympatyczną postać wśród ponurych i mrocznych indywiduów, które występowały w tych filmach, w Gwiezdnych Wojnach. Jar Jar Binks jest właśnie mieszkańcem tego podwodnego miasta, z drugiej strony jest też fajtłapą, co bardzo dobrze kontrastuje z tymi bohaterami, którzy imponują sprawnością przekraczającą ludzkie możliwości. Może Jar Jar Binks ze swoimi ułomnościami jest bardziej ludzki od tych wszystkich postaci, które mają opanowane techniki walki i dlatego w jednej ze scen zwraca się właśnie do rycerza Jedi z słowami: mój, mój, kocham cię! Prawda? Co jest trochę niezrozumiałe dla człowieka, który głównie zajmuje się walką. Jakoś tak się składa, że takie postacie bardzo mi imponują. Nie wiem, czy Państwo też takie postacie lubicie. Otóż jeśli wracamy do naszych zagadnień ściśle architektonicznych, to trzeba powiedzieć, że dzieła Kena Adama miały pewną porównywalną wartość z rysunkami grupy Archigram, członków grupy Archigram, między innymi Petera Cooka, Davida Greena. Istnieje bardzo wiele podobieństw w fantazjach członków Archigramu i rysunkach Kena Adama. Czego te podobieństwa dotyczą? Pokazują one pewne narastanie wartości inżynieryjnych w estetyce architektonicznej i przechodzenie niektórych z tych pomysłów w stronę pewnej przesady, pewnego szaleństwa. Szaleni milionerzy z filmów z Bondem mogliby spokojnie korzystać z pomocy też członków grupy Archigram. Jak Państwo widzą, stosowali oni pewną przesadę, która to przesada miała w ich zamierzeniach mieć pewną funkcję krytyczną. Chcieli przez prezentację takich skrajnych rozwiązań doprowadzić raczej do zahamowania takich tendencji technicyzowania całej naszej rzeczywistości, całej naszej egzystencji. Byli przekonani, że trzeba poprzez właśnie takie karykatury architektury no jednak jakoś hamować tą fascynację rozwojem techniki. Ta fascynacja rozwojem techniki jednak nie została zahamowana. Mamy olbrzymią grupę architektów, którzy właśnie budują tak zwane superstruktury. Rozwój architektury poszedł w stronę dalszego nasycania architektury estetyką urządzeń technicznych. W tym bardzo wyraźne jest dążenie do wydobywania pewnych wartości konstrukcyjnych. Tutaj na fotografii widzimy dworzec kolejowy, którego funkcje właśnie zostały wydobyte w zewnętrznym kształcie budynku. Ta funkcja peronu dla pociągów jest wyraźna w tym zaokrągleniu, które jest między tymi słupami. Również podobne wyeksponowanie elementów strukturalnych Terry Farrell zastosował w architekturze dworca kolejowego w Szanghaju. Tutaj jakby nie ma miejsca właściwie już na jakąś taką klasyczną architekturę. Jest miejsce na właśnie takie architektoniczne szaleństwo. Ta ironia, która cechowała grupę Archigram, ona nie zmieniła świadomości architektów. I widzimy chociażby po siedzibie brytyjskiego wywiadu w Londynie, który wygląda właśnie jak skrzyżowanie jakiegoś super szklanego wieżowca z aztecką świątynią. Nie jest zupełnie przypadkiem, że tę budowlę kilkukrotnie wykorzystywano w filmach z Jamesem Bondem. Trzeba powiedzieć, że wszystko, co dotyczy MI6, jest w gruncie rzeczy wynikiem pewnej wyobraźni natury architektonicznej, a właściwie fantazji, która ignoruje związki z rzeczywistością. Jeśli przygody Jamesa Bonda są fikcją, to ona się bardzo zbiega z nierzeczywistością siedziby tego wywiadu w Londynie. Ale najwyższą formą optymizmu lat 60. i początku lat 70. było przekonanie, że podróże statkami kosmicznymi doprowadzą do kolonizacji innych planet. No, czy możemy sobie wyobrazić, jak wygląda inna planeta?
To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Wiara w tą kolonizację innych planet w latach 70. była już właściwie przeżytkiem, była czymś kompletnie nierealnym. Ona zachowała się jednak w wyobrażeniach filmowych, zwłaszcza właśnie w Gwiezdnych Wojnach. Jeśli się przyjrzymy, jaką architekturę w cudzysłowie widziano na innych planetach, no to zobaczymy, że tutaj fantazja nie była zbyt duża. Przedstawienia obcych planet w filmach opierają się w gruncie rzeczy o ziemskie krajobrazy i to krajobrazy znane nawet przeciętnym turystom. Na przykład krajobraz pustynnej planety Tatooine odwołuje się do obszaru geograficznego i miasta Tatooine w Tunezji. Niezwykłe domy, wśród których rozgrywają się losy młodego Anakina Skywalkera, to miasteczko Matmata w Tunezji z pieczarami, które są znane jeszcze z czasów Herodota i od tamtych czasów były chętnie zwiedzane przez turystów. Te berberyjskie miasteczka to są w gruncie rzeczy zwykłe atrakcje turystyczne. Planeta Dagoba, bagnista planeta, gdzie młody Luke Skywalker pobierał nauki od mistrza Yoda, przypomina po prostu tropikalne dżungle. Ona ma też swoją architekturę. Tą architekturę tworzy sama natura, która przecież niejednokrotnie była wzorcem dla architektury tworzonej przez ludzi. Wśród teorii na przykład gotyku jest też taka, która utrzymuje, że wzorcem dla sklepień gotyckich były gałęzie drzew splatające się w swoich górnych częściach. Tutaj widzimy zresztą no, właśnie takie wielkie drzewo, które może być domostwem. Śnieżna planeta Hoth, która wystąpiła w tym filmie, to w gruncie rzeczy miejscowość Finze w Norwegii, ulokowana na wysokości 1222 metrów nad poziomem morza. Tam właśnie Roald Amundsen w roku 1910 przygotowywał się do zdobycia bieguna południowego, a od tego czasu jest to atrakcja turystyczna. Do Finze nie ma dostępu drogą samochodową, ale dociera tam kolej i docierają turyści, którzy chcą zobaczyć właśnie taki pustynny krajobraz. Niektóre z planet, które zostały przedstawione w Gwiezdnych Wojnach, są rozwinięciem teorii architektonicznych, ważnych teorii architektonicznych. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w odniesieniu do planety Alderaan, która jest bardzo mocno zbieżna z wizją tzw. miast ogrodów Ebenezera Howarda. Niewiele wiemy o planecie Alderaan, rodzinnej planecie księżniczki Lei, ale z opisów, które potem stworzono, wiemy, że spełniała ona marzenie wielu architektów o tak zwanym zrównoważonym rozwoju, że była to planeta zatem zurbanizowana, ale z zachowaniem szacunku dla piękna krajobrazu. Alderaan rozwijała wizję miasta ogrodu właśnie według koncepcji Ebenezera Howarda. Historia architektury zna bardzo dużą liczbę miast, których próbowano zastosować koncepcję Howarda. Do nich należy między innymi Garden City na Long Island. To jest jedna z wizji właśnie realizacji miasta ogrodu, ale taką planetą ogrodem była właśnie planeta Alderaan. Z kolei zlokalizowane na planecie Naboo miasteczko Ted, czy miasto Ted, centralne miasto, stołeczne miasto, opiera się o przeskalowane wzorce architektury bizantyjskiej i barokowej. Według mnie od tego momentu też widać pewien jakby zanik talentów w wymyślaniu wizji przyszłości. Odległa planeta zabudowana jest przez budynki barokowo-bizantyjskie, czy bizantyjskie barokowe. Pałac Tet tworzy zatem zespół budowli przykrytych kopułami. Może pozornie tylko jest imponujący, ale tak naprawdę to przecież widzimy, że jest to zwielokrotnienie jednej formy. Również wnętrza tego pałacu no nie są zbyt architektonicznie zaawansowane, ponieważ w tym przypadku po prostu wykorzystano salę XVIII-wiecznego pałacu w Neapolu. No trudno o lepszy przykład zanikania fantazji architektonicznej. Pogrzeb Amidali odbył się na tle wariacji na temat budowli kopułowych, których przecież architektura zna całe tysiące.
Ciekawszym pomysłem jest planeta Coruscant, która jest w gruncie rzeczy miastem zajmującym całą planetę. Nie wiadomo, czy jest to miasto, które jest planetą, czy planeta, która jest miastem. To jest dość ciekawy pomysł. Coruscant jest jednak powiększeniem i przerysowaniem kształtów wielu współczesnych, dobrze nam znanych metropolii. Na pozór jest to coś nowego, pomysł miasta, rozmiaru całej planety, jednak po prostu uwydatnia problemy rozrostu miast w wielu miastach na Ziemi, problemy Nowego Jorku, Hongkongu, Szanghaju itd., itd. Scenografia filmowa tutaj w tym przypadku zaciera brak fantazji. No weźmy Senat Republiki. Senat Republiki to budowla kopułowa, niewiele różniąca się od znanego modelu sal sportowych. Świątynia Jedi również nie przynosi jakiegoś oryginalnego pomysłu, przypomina trochę po prostu piramidę. Panorama miasta jest połączeniem wizerunków kilku światowych metropolii. Krajobraz miasta w związku z tym, jak Państwo sami widzą, no, wygląda dość ciekawie, ale on nie odbiega od wyglądu Singapuru, Hongkongu czy Nowego Jorku. I również w tym przypadku wizje scenografów no, niewiele wykroczyły poza rzeczywistość. Jak się przyjrzymy budowlom w Singapurze, to one nawet, przepraszam, przewyższają fantazją filmowe projekty dzieła scenografów. Tutaj w centrum tej fotografii pokazującej Singapur pokazano kasyno, gdzie w górnej części jest otwarty basen pływacki. Natomiast ten budynek przypominający kwiat lotosu to muzeum. Oba są niesłychanie piękne, rzeczywiste i rzeczywiście no, przekraczają te pomysły scenografów filmowych. Jeśli się przyjrzymy Hongkongowi, przyjrzymy się wielu innym miastom, to tam znajdziemy budowle, które też w niejednym aspekcie są ciekawsze od tych scenografii filmowych. Tutaj mamy w lewym rogu, jak Państwo widzą, obiekt Zahe Hadid, Politechnikę w Hongkongu, po prawej stronie dwa biurowce Normana Fostera. Oba praktycznie bez problemu można użyć jako scenografię filmową. Podobnie zresztą można powiedzieć o Nowym Jorku, gdzie zwieńczenia kilku wieżowców, zwłaszcza te w stylu Art Deco, no są też takiej rangi, można by powiedzieć, scenografii filmowej. Największa obawa dotycząca przyszłości właśnie dotyczy takiego rozwoju miast, które będą zamieniane, czy zamienią się w siedliska przestępców, nad którymi utraci się kontrolę. I to jest oczywiście uzupełnione też o strach przed zamachami terrorystycznymi. Więc mamy wzrost przestępczości. Wzrost przestępczości jako coś, co modeluje miasto. Powtarzającym się motywem będzie od tego momentu w dystopiach filmowych odseparowanie pewnego fragmentu miasta i oddanie go pod władzę przestępców. Tutaj mamy w filmie zdewastowany Manhattan, który właśnie został opanowany i jest jakby stolicą przestępczości. Podobny charakter ma wizja dzielnicy opanowanej przez przestępców w filmie 13 dzielnica z roku 2004. Odseparowana dzielnica, wyizolowana, zamieszkała przez przestępców. Jako scenerię do tego filmu posłużyły miasta zniszczone podczas działań wojennych, między innymi Belgrad, ale też miasta, które były wybudowane w czasach komunizmu, między innymi rumuńskie Pitești, które no, rzeczywiście jest dość przykrym miejscem do mieszkania. Najbardziej charakterystyczny niepokój dla współczesnych czasów wzbudza funkcjonowanie korporacji i ukryte przejmowanie przez te korporacje kontroli nad polityką.
Te korporacje bardzo często zajmują się też produkcją uzbrojenia i urządzeń kontroli społecznej. Jest to ich interes. W związku z tym no, te urządzenia kontroli społecznej zaczynają być ludzką codziennością, mimo że nie zawsze daje się je zauważyć. Charakterystyczny dla tych lęków przed korporacjami był film Robocop z 1987, który pokazał opanowane przez przestępców Detroit, które ma zostać zburzone i zastąpione przez nowe miasto, doskonałe, zbudowane właśnie przez korporację OCP, która produkuje też roboty policyjne. Pretekstem dla takiej wizji był fakt, że Detroit w 2013 roku ogłosiło upadłość i zamknięto tam fabryki samochodów. Bezrobocie rzeczywiście doprowadziło do zwiększenia liczby przestępców. Objawiła się bardzo silnie niewydolność policji. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku Detroit osiągnęło w Stanach Zjednoczonych najwyższy wskaźnik ubóstwa, bezrobocia i było określane jako amerykańska stolica podpaleń i morderstw. No, jedynym rozwiązaniem było wprowadzenie robotów policyjnych. Te roboty policyjne czy robotyzacja policji to było zadanie korporacji OCP, która jednocześnie dążyła do budowy bardziej doskonałego miasta. Korporacja ta urzędowała w bardzo takiej charakterystycznej, wyniosłej wieży, która jednoznacznie symbolizowała panowanie biznesu nad demokratycznie zarządzanym miastem, a z kolei ten hotel, który Państwo widzą poniżej tej wieży w Dallas, pokryty refleksyjnym szkłem, ma podkreślać to, że korporacja ta jest wyizolowana, że w tajemnicy podejmuje decyzje dotyczące mieszkańców. Filmowi scenografowie siedzibę policji umieścili w takim agresywnie betonowym budynku wzniesionym w Dallas, który po prostu sobie powiększyli metodami filmowymi. Ten budynek ratusza w Dallas został tylko jakby zmaksymalizowany. Architektura brutalizmu sięgała niekiedy do wzorców niemieckich bunkrów na obszarze wału atlantyckiego, ale trzeba powiedzieć, że miała też bardziej cywilną i demokratyczną wymowę, która w tym filmie została jakby zignorowana i właśnie zamieniono ten ratusz w twierdzę i bunkier. Obraz opuszczonych fabryk, magazynów, obraz zdewastowanych kilkudziesięciu tysięcy domów mieszkalnych spowodował, że Detroit zostało uznane za najbardziej zrujnowane miasto amerykańskie. Innym strachem, który jest pokazywany w filmach i ma też swoich aktorów architektonicznych, jest lęk przed tym, że różne efekty badań nad bronią biologiczną wymkną się spod kontroli, wymkną się z laboratoriów i doprowadzą do śmierci ludzi. Najbardziej takim charakterystycznym filmem jest ten film Paula Andersona, która opowiada właśnie o korporacji prowadzącej badania nad groźnym wirusem. Czy badania takie prowadzą laboratoria państwowe czy prywatne? Na pewno ich działalność może budzić strach. Pierwsza część właśnie tego filmu z Milą Jowowicz rozgrywa się w tajnym laboratorium, w którym się rozpowszechnił właśnie groźny wirus. Do scen, które się tam dzieją, wybrano między innymi stację berlińskiego metra. Po zamachach bombowych zresztą metro samo w sobie może budzić strach. Innym filmem, który opowiada właśnie o groźbie jakiegoś wirusa, jest film 12 małp. Film ten jest o tyle ciekawy, że rozgrywa się w pewnej części w szpitalu psychiatrycznym, który może być uznany za taki symboliczny wzorzec współczesnego społeczeństwa. Współczesne społeczeństwa rządzącym wydają się jakby chore, i zmuszają tych rządzących do zwiększania mechanizmów kontroli, do traktowania całego otoczenia jako pewnego rodzaju szpitala. To jest teoria Michela Foucault,
zakładająca, że istnieją związki właśnie między władzą, więzieniem, szpitalem i wiedzą. Związki te prowadzą do wniosku, że ukryte formy kontroli są jakby najbardziej skuteczne, że społeczeństwa mogą funkcjonować tylko w oparciu o pewne ukryte formy władzy. Stąd więzienia i szpitale są bardzo cenione społecznie, bo one mają zapewnić społeczeństwu właśnie bezpieczeństwo. Film Aeon Flux ukazuje właśnie społeczeństwo żyjące jakby w takim wielkim więzieniu rządzonym przez grupę światłych ludzi. Co ciekawe, wzorzec tego miasta został oparty o schronisko dla zwierząt we Freiburgu i w Berlinie. To schronisko i ten wielki mur wokół tego schroniska dla zwierząt stały się podstawą scenografii tego miasta Bregna. Rząd tego miasta obraduje zresztą we wnętrzu berlińskiego krematorium. Krematorium to jest salą, czy wnętrze tego krematorium ma taką główną przestrzeń surową, pozbawioną ozdób, betonową, jakby pokazującą taką skrajną racjonalność. Racjonalność, która zakłada, że ludzie powinni mieć zaspokojone przede wszystkim podstawowe potrzeby życiowe, bo to jest racjonalne, a wolność, pamięć, przeszłość właściwie tylko przeszkadzają w uszczęśliwianiu ludzi. Budynek policyjny, budynek strażników tego miasta umiejscowiono w obiekcie, który na co dzień ma dość takie funkcje pozytywne, ponieważ jest to budynek, berliński budynek, którym pokazuje się egzotyczne kultury z całego świata. Ten budynek kultur świata został zamieniony tutaj w posterunek policji. Oschłość innych berlińskich budowli także została przedstawiona jako coś, co jest dobrym tłem czy aktorem dla takiej wizji społeczeństwa sprowadzonego do funkcjonowania w oparciu o takie proste potrzeby, które no, teraz może już nie są takie proste, ale sprowadzają się do tego, że każdy potrzebuje takiej codziennej dawki dobrobytu. Podobną rolę zresztą odegrały w tym filmie budynki Archiwum Bauhausu. Kolejny z filmowych lęków związany jest z rozwojem robotyki i inżynierii genetycznej. Obecnie już takim klasycznym dziełem opisującym świat, w którym się ukrywają sztucznie wytworzeni ludzie, jest Łowca Androidów z roku 1982. Scenerią dla tego filmu stało się pokryte gęstym smogiem Los Angeles, upadłe miasto żyjące już tylko swoją taką dawną przeszłością. Twórcą wizji tego upadłego miasta był Sid Mead, niedawno zmarły. No i też tutaj wypadałoby się zastanowić, czy jest to scenograf, czy może też architekt. W krajobrazie ciągłej nocy, która zapadła nad Los Angeles, widoczny jest neon korporacji wytwarzającej człowiekopodobne roboty. Użyta w tym filmie scenografia przedstawia wizję świata, który się skończył. Jak widzą Państwo, jesteśmy w stanie coraz bardziej ponurych wizji. Ten świat przewidywany będzie światem dogorywania tego świata, który znamy. Będzie światem powolnego umierania. Metropolie będą coraz bardziej przeludnione, owszem, zaspokajające potrzeby, ale nie rozwijające się w żaden nowy sposób. Tutaj przedstawione w filmie Los Angeles miało mieć w roku 2019 już 90 milionów mieszkańców. No i właśnie ścigane w tym mieście androidy stanowią pewien problem, ponieważ one się w gruncie rzeczy niczym nie różnią od ludzi, prócz tego, że nie mają tych samych praw co ludzie. Ścigający te androidy, łowcy, wykazują niekiedy więcej złych cech niż androidy. I to budzi pytanie w ogóle o istotę człowieczeństwa. Siedziba korporacji Tyrella, która produkuje androidy,
Umieszczona została w takiej strukturze, która jest kształtem zbliżona do piramidy. W filmie została zlokalizowana na obrzeżach Los Angeles. Pomysłodawcą tego obiektu był Douglas Trumbull. Masywny charakter tego dzieła symbolizuje taką właśnie nieuchronność w tym zakresie, w zakresie produkowania robotów czy funkcjonowania robotów wśród ludzi. Ale jeśli się przyjrzymy temu obiektowi, no bardzo on przypomina fantazyjne rysunki Antonio Saint-Élie z 1914 roku. W filmie Łowca Androidów stare budynki nie mogły funkcjonować w zatrutej atmosferze i dlatego opięto je rurami urządzeń klimatyzacyjnych. Wizerunek tych budowli opiętych rurami stworzono oczywiście w studiu filmowym. Stworzono właśnie takie makiety budynków opiętych rurami klimatyzacyjnymi. Same te makiety w niejednym przypominają dzieła czy makiety z filmu Fritza Langa Metropolis, od którego zaczęło się nasze dzisiejsze spotkanie. Problem polega na tym, że takie pomysły rzeczywiście istniały również wśród architektów i niektóre z tych pomysłów zostały zrealizowane. Elementy strukturalne, które są na zewnątrz obiektów, pojawiły się w wielu światowych metropoliach. Między innymi tutaj ten budynek Richarda Rogersa w Londynie, czy podobny budynek słynny w Paryżu. Wieżowiec kolejnej korporacji produkującej roboty zdominował krajobraz Chicago z roku 2039. Znowu jest to film o przejęciu kontroli nad społeczeństwem i znowu przez zbuntowany mózg elektronowy. Tak jak w filmie Kubricka na początku, gdzie mózg elektronowy opanował statek kosmiczny, tutaj mózg elektronowy próbuje sięgnąć po władzę nad całą ludzkością. Funkcjonowanie ludzi i tych humanoidalnych robotów prawdopodobnie jest możliwe i prawdopodobnie będzie prowadzić do różnych nierozwiązywalnych sprzeczności. I konflikt między tymi dwoma częściami społeczeństwa, humanoidalnymi robotami i ludźmi, raczej mało jest prawdopodobne, żeby był wygrany przez ludzi. Tutaj scena celowania do robota z pistoletu no podkreśla właściwie bezradność człowieka wobec przyszłości, która może być zdominowana całkowicie przez technikę. Ciekawym pomysłem jest pomysł udoskonalania tej ludzkości. Żeby ta ludzkość była zdolna do konkurowania z robotami, musi być doskonała, ale żeby być doskonała, musi być udoskonalona genetycznie. Problem jest tutaj taki, czy takie genetyczne indywiduum udoskonalone nie jest przypadkiem zaprzeczeniem w ogóle człowieczeństwa. Częścią ideałów nowoczesności jest higiena, zdrowie, wieczna młodość. One właśnie skłaniają do pewnych chorobliwych wysiłków, żeby taki ideał osiągnąć. Ten film pokazuje takie wysiłki. Bohater filmu stwarza sobie fałszywą, genetyczną tożsamość, żeby osiągnąć sukces zawodowy. To wszystko dzieje się w prywatnym domu. To podmienianie próbek krwi, ale dodatkowo aktorem tej filmowej opowieści jest taki obiekt, w którym, jak Państwo widzą, prawie nie ma żadnych dekoracyjnych składników. Pokazane wnętrze jakby redukuje człowieka do poziomu spełniania się w życiu zawodowym. Miłość rozgrywa się na tle monstrualnego obiektu, który pokazuje, że uczuciowe potrzeby ludzi są niczym wobec dzieł i potęgi techniki. Budynki administracyjne hrabstwa Marin w Stanach Zjednoczonych stworzone przez Franka Lloyda Wrighta też jakby nadawały się do tego, żeby pokazać, jak silna jest korporacja, a jak słaby jest tutaj system demokratyczny. No i właśnie o tym też mówi osobna grupa filmów, o centralizacji i inwigilacji. Między innymi Raport Mniejszości, film z 2002 roku, który pokazuje, jak funkcje kontrolne doprowadzono do pewnej doskonałości, jak osiągnięto całkowitą eliminację przestępstw. To film 18 lat temu
Był tylko film, ale teraz te tysiące kamer funkcjonujących w każdym dużym mieście umożliwiają wykrywanie i śledzenie przestępców od momentu popełnienia przestępstwa. Wizja Filipa Dicka sięgała troszkę dalej i zakładała, że może być przestępstwo wykryte jeszcze przed jego popełnieniem, prawda? No, ale jeśli przyjrzymy się architekturze Waszyngtonu, to można wysnuć jeden wniosek, że ona w gruncie rzeczy, ta przedstawiona tu architektura Waszyngtonu pokazuje pewną ewolucję tak powolną, że właściwie nie widać, jak ta powszechna inwigilacja narasta. Centralny budynek tego przyszłego świata to prawdopodobnie budynek jakiejś policji informatycznej, która przez różne używane przez nas media, telefony, komputery może dokładnie śledzić nie tylko co kupujemy, ale też co zamierzamy. Prawda? Pomysłem tego filmu były autonomiczne samochody, które się miały poruszać po elewacjach budynków. Może takie samochody nie powstały, ale drogi dla autonomicznych samochodów obecnie są testowane przez urbanistów. Natomiast no, kontrola nad umysłami też istnieje. Biorąc pod uwagę, jaki wpływ na zachowania ludzi posiadają media, zwłaszcza telewizja, no można powiedzieć, że właściwie mamy społeczeństwa dobrze kontrolowane. To jest też charakterystyczne, że te treści przejawiają się w budynkach nie tylko filmowych, ale też zrealizowanych. Mamy pewną identyczność treści między filmami a rzeczywistością. To umieszczenie kuli w budynku tokijskiej stacji telewizyjnej czyni z tej stacji właściwie wieżę kontrolną, podobną do tych, które sterują ruchem samolotów na lotniskach. W tym przypadku sterują umysłami odbiorców. Prawda? Przyszłe społeczeństwo zatem może być tylko autorytarne. Dla własnego dobra powinno być czymś oszołomionym, dobrobytem, złudą bezpieczeństwa, rozrywkami. Te wzorce dla takich społeczeństw stworzył włoski, niemiecki faszyzm i zdaniem niektórych reżyserów to jest przyszłość jakby cywilizacji ziemskich. W dystopiach filmowych dochodzi do pewnego przewidzenia autorytaryzmu i żeby to podkreślić, że autorytaryzm jest czymś nieuchronnym, wykorzystuje się tam jako scenografię budynki zbudowane we Włoszech i Niemczech w latach 30. XX wieku. W Equilibrium wykorzystano między innymi rzymski Palazzo dei Congressi, który jest właściwie pomnikiem włoskiego faszyzmu, ponieważ dzieło rozpoczęto w 1938 roku z zamiarem uczczenia rocznicy marszu faszystów na Rzym i przejęcia przez nich władzy. Równie symbolicznym pomnikiem, który występuje w tym filmie, tym razem pomnikiem niemieckiego faszyzmu, jest zwolennica Stadionu Olimpijskiego w Berlinie, zbudowana w 1936 roku przez Wernera Marcza. Zresztą zbudowana niezgodnie z ideą olimpijską, bo umieszczono w niej mauzoleum poległych w czasie I wojny światowej. Autorytaryzm wspiera się na zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego. Obecnie komfort życia stał się ogólnym celem cywilizacji. Potrzeba wygody, potrzeba kupowania, przebywania w hipermarkecie jest naczelną potrzebą, główną potrzebą ludzką dzisiejszych czasów. Idealnym środowiskiem do życia współczesnego człowieka staje się po prostu hipermarket, który jest połączony z kinami, salonami urody, restauracjami, kawiarniami. Taki jest, jakby to historyk sztuki powiedział, hortus conclusus. Ten hortus conclusus handlowy, komercyjny wspierany jest przez strażników, wyposażony wewnętrzną zieleń i oferuje też piękno, bo piękno oferowanych produktów zapewnia człowiekowi współczesnemu jedyny kontakt z jakimiś wyższymi wartościami. Filmowy plakat pokazuje, jak powinno wyglądać takie miasto dające szczęście jego mieszkańcom, chociaż do tego szczęścia potrzeba też urody Michaela Yorka i Farrah Fawcett Majors, bo żeby żyć dzisiaj, trzeba być pięknym, młodym i zdrowym, prawda? Ta historia opowiada o tym, że w przyszłym świecie
nie będzie miejsca dla osób starszych. Prawda? Ucieczka Logana opowiada o filmie, opowiada o świecie z roku 2274, które to społeczeństwo składa się wyłącznie z młodych osobników. Wszystko by się mogło tutaj wydawać dość nierzeczywiste, gdyby nie to, że to społeczeństwo żyje wewnątrz pewnego jakby wielkiego centrum handlowego, które jest chronione kopułą geodezyjną, ale sceny do tego filmu rzekomo nierzeczywistego nagrano w kilku obiektach rzeczywistych, w centrach handlowych w Dallas i w hotelu w Houston. I jeśli się przyjrzymy codziennym użytkownikom tego centrum handlowego, to ci codzienni użytkownicy niewiele się różnią od aktorów i statystów występujących kiedyś w filmie Ucieczka Logana. Tłem były tam właśnie obiekty handlowe z Dallas, ale na drugim miejscu pełni szczęścia doznawanego przez współczesnego człowieka należy umieścić pobyt w luksusowym hotelu. I w tym filmie to znalazło swoje odzwierciedlenie w fakcie, że scenografią jest hotel w Houston. Prawda? To do tego dochodzi jeszcze ta kopuła geodezyjna, pod którą rozgrywa się akcja filmu. Ona została zainspirowana propozycją wysuniętą jeszcze w roku 1960 przez Richarda Buckminstera Fallera, propozycją pokrycia części Manhattanu właśnie kopułą geodezyjną. Ta propozycja wydaje się, ale tylko wydaje się nierealna, ponieważ takie kopuły występują w wielu obiektach, może w mniejszej skali, ale na przykład w dziedzińcu British Museum czy w centrum handlowym Złote Tarasy. No, dzięki spółce architektonicznej Johna Adamsa Gerde, amerykańskiego architekta z Kalifornii, użytkownicy Złotych Tarasów w Warszawie rzeczywiście mogą doznać tego szczęścia, które zapewnia to wyizolowanie pod kopułą geodezyjną. Mogą zrozumieć, jak bardzo są bezpieczni, szczęśliwi. Przegląd filmowych utopii i dystopii pokazuje, że tak naprawdę nie bardzo jesteśmy zdolni przewidzieć przyszłość. Chociaż te wizje przyszłości są lokowane w bardzo odległych czasach, to widać, że one są w gruncie rzeczy bardzo mocno związane z problemami, które w gruncie rzeczy teraz już występują. Można uznać, że wszystkie prognozy, które pokazywane są w filmach science fiction, to są tak naprawdę sceny dziejące się na co dzień. Wśród filmów science fiction na pewno ważny jest ten wątek dominacji techniki, czy kultu techniki, który może prowadzić może już w nieodległej przyszłości do jakichś katastrof, do problemów nierozwiązywalnych. W gruncie rzeczy też widzimy, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili kierować naszą przyszłością. Filmy, które oglądamy z ostatnich 50-70 lat, w gruncie rzeczy pokazują bezradność wobec tego, co serwuje nam cywilizacja naukowo-techniczna. Nieprzypadkowo być może wszystkie te filmy dają poczucie jakiejś katastrofy, która od zwykłej katastrofy różni się tym, że zachodzi bardzo, bardzo powoli. No i tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na następnym wykładzie, tym razem o podwodnych miastach.